wasza ulubiona stacja telewizyjna TV Święty Jan Chrzciciel. Nadajemy z parafii Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy. A potem, 3 dni później, dzieje się najważniejsza rzecz, czyli zmartwychwstanie. Patrzcie, co się dzieje z Łodzianem. Wszystkie gwoździe zostały wyjęte. Wszystkie gwoździe zostały wyjęte. No, niech one leżą. Niech leżą. Popatrzcie, Pan Jezus poradził sobie z naszymi grzechami. Poradził sobie. Niech Pan sobie. Ktoś nam, powiedzmy na przykład, byłaś w szkole i nie byłaś w szkole i przychodzisz do swojej najlepszej koleżanki, masz pewnie taką, no super. I jak ona ma na imię? Hania. Przychodzisz do Hani, ale żeby nie było, że tutaj o Hani mówimy, to przychodzisz na przykład do Bożenki i mówisz: Bożenko, jesteś moją najlepszą koleżanką. Wiesz, jak ja byłam w szkole,
pożycz mi zeszyt, ja sobie przepiszę lekcje i tak dalej, wszystko. Jesteś pewna, że Bożenka od razu ci da. A ona mówi, wiesz, nie pożyczę ci. Ale jak, dlaczego mi nie pożyczysz? No nie pożyczę ci, bo... Mogę mieć zakład obraz bardziej dotyczący dorosłych, a dla was ku przestrodze. Niech was nie ciągnie coś, co przyczynia się do tego, że serce moje jest gnuśne. Czy można poskładać popękane serce z papieru? Można. Tylko z papieru, prawda? Ale moje serce, które jest przepełnione agresją na przykład, a śmiejecie się tak, jakbyśmy nie widzieli tego na korytarzach szkolnych. Pytamy się, jak wygląda moje serce, uwaga, i przez co mogę je zaśmiecić? Czy w moim życiu nie ma za dużo agresji, żeby... To są pytania retoryczne, czyli odpowiadaj sobie w sercu, nie łatwo, proszę. Więc pytamy, jak wyglądają moje odniesienia do kolegi? Jestem człowiekiem, pięknym stworzeniem Bożym, a czasem zębiska pokazuje, jakbym był wilkiem. Taka może być prawda. Nie tylko chłopcy. Czasem dziewczęta są bardzo agresywne, a dziewczęta mają być delikatne i mogą być piękne w sercu. No wtedy to jest także zapominam nasze dni. Przywołaj, kiedy łącimy, Ojcze, sobie podpuszczone, to oczyścicie serce, będzie wolne i będzie żyć.